Zanim zaczniemy, mam do ciebie prośbę. Zamknij oczy. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się i upewnij, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. Ostatnimi czasy wiele słyszy się o dzieciach, które czują się źle z własną rodziną. O domach, w których rodzice nie szanują dziecka, demotywują je, wpajają rzeczy, które ograniczają oraz bardzo niszczą psychikę, a w konsekwencji życie i wiele innych. Gdy wam o tym mówię, chłopiec w swym pokoju kończy właśnie rysować na ziemi pentagram. Pentagram z rozsypanej kredy, zmieszanej z siarką, miedzią oraz małymi kawałeczkami kości domowych kur. Pentagram zawiera w sobie runiczne symbole opisujące dom, matkę, ojca oraz dziecko. Po skończeniu pentagramu, padając na kolana, chłopiec mawia odpowiednią modlitwę. Skąd zna cały rytuał? Skąd wiedział, jakiego znaku użyć? Skąd zna symbole runiczne? Skąd wziął składniki do pentagramu? Skąd zna odpowiednią modlitwę w odpowiednim języku? W podobnych sytuacjach dzieciaki potrafią bardzo skupić się na niesamowicie trudnych rzeczach, zamiast sięgnąć po najprostsze rozwiązanie, jakim jest prośba o pomoc. Chłopiec otarł krew, spływającą z nosa po ciosie ojca i ocierając dokładnie swe dłonie, zakończył modlitwę. Kropla krwi uderzyła o podłogę. Otworzył oczy. Przed nim stała postać przypominająca człowieka, jednak jedynie pod względem kształtu. Miast głowy na jej szyi żarzyła się pochodnia, zaś klatka piersiowa wraz z brzuchem pokryte były trójką twarzy. Pozbawione dokładniejszych rys, twarze ojca, matki i dziecka. Każde z ust przemawiało, zaś świat za plecami postaci zdawał się jakby delikatnie rozciągać w miejscu jej przebywania. Jeśli miałbym dokładnie to opisać, wyobraźcie sobie prześcieradło, które ciągniecie mocno do siebie. To, o czym mówię, sprawiało wrażenie, jakby ciągnącym było ciało postaci, a prześcieradłem rzeczywistość. Chcę tylko, by było już dobrze. Proszę, napraw moją rodzinę. W porządku. Od teraz będziecie zżyci, jakbyście byli jednością.
oślepiający błysk, po czym w pentagramie nie było już demona. Leżały za to trzy ciała. Ojciec, matka i dziecko. Martwi, zrośnięci ze sobą twarzami. Zaś demon odszedł. Wezwany tu, by pomóc rodzinie, zniknął. Pomagać innym rodzinom. Jeśli ty masz problemy w rodzinie, problemy, z którymi nie dajesz sobie rady, nie wahaj się prosić o pomoc. Są od tego odpowiednie osoby, które postarają ci się pomóc. Nie bój się. To innych rozwiązań powinieneś się obawiać. Tak jak na twoim miejscu powinien obawiać się chłopiec. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.